Dzień dobry Państwu. Otwieram 28. sesję Rady Miejskiej w Ostródzie. Witam Szanowną Radę, Pana Burmistrza. Mamy również dzisiaj gości. Jest Pan Starosta Włodzimierz Brodziuk. Serdecznie witam pracownicy Urzędu Powiatowego, Starostwa Powiatowego, Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Ostrowska. Witam Pan Naczelnik Jan Janiak, Wydział Rolnictwa Ochrony Środowiska. Witam naszych naczelników wydziału, pracowników urzędu. Witam również media. Może przystępujemy do realizacji naszego porządku obrad. Na sekretarza powołuję pana radnego Ryszarda Kowalskiego. Punkt numer 3. Ewentualne zmiany porządku obrad. Proszę bardzo, radny Kowalski ma głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem te słowa skierować do Pana Burmistrza jako wnioskodawcy dzisiejszej sesji. Jako Klub Radnych Platformy Obywatelskiej chcielibyśmy prosić Pana o zdjęcie z porządku obrad punktu 8, 9, 10. W związku z tym, że zbliżają się wybory i byłyby to niejako takie zbyt kontrowersyjne dyskusje, także chciałbym w imieniu naszego klubu, aby te punkty z dzisiejszej sesji Pan jako wnioskodawca, żeby po prostu zdjął. Dziękuję. Panie Burmistrzu, prosimy może o ustosunkowanie się do tej propozycji. Wydaje mi się, że przyszły burmistrz będzie osobą odpowiedzialną i musi wprowadzać zmiany, które będą generowały przychody, ale w sytuacji takiej, gdzie na tej sali, w tym momencie nie, ale wśród radnych jest dwóch kandydatów na burmistrza, przychylam się do wniosku pana radnego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowna Rado, czyli punkt numer 8, 9 i 10 zostaje zdjęty z naszego dzisiejszego porządku obrad na wniosek pana burmistrza. Szanowna Rado, prosił, czy są jeszcze jakieś propozycje do zmiany porządku obrad? Jeżeli nie ma, prosił o głos pan starosta Włodzimierz Brodziuk w związku z punktem 7 i proszę również o wyjaśnienie. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado, drodzy goście. Przychodzę nie bez kozery, nie sam, a przychodzę z moimi pracownikami, z panią dyrektor Zarządu Dróg Małgorzatą Ostrowską oraz z panem Janiakiem, Janem Janiakiem, naczelnikiem Wydziału Rolnictwa Ochrony Środowiska. Ten pierwszy punkt mieliśmy ustalony i praktycznie, ja go w skrócie przedstawię, poproszę panią naczelnik o pierwszy punkt, jeżeli chodzi o drogi. Natomiast mam prośbę, panie przewodniczący, żeby szanowna rada wysłuchała tego, co będzie miał do powiedzenia dzisiaj pan naczelnik Jan Janiak w sprawie sortowni. Ja nie mówię dzisiaj już składowiska, ale sortowni Modlińskiej i chciałbym, żeby on jako osoba kompetentna się w tej materii wypowiedziała. Jeżeli chodzi o pierwszy punkt, czyli punkt dotyczący ulicy Czarnieckiego. Przyszliśmy tutaj prosić Szanowną Radę o to, żeby wyraziła zgodę na to, by praktycznie ostatnie tak duże zadanie, które mogłoby tyczyć Ostródy, jakim jest przebudowa i praktycznie odtworzenie ulicy
Czarnieckiego, tego fragmentu, aż do Kajkowa, aż do Hundreksu, tam gdzie ten kiedyś Hundreks był, gdzie była stolarnia, zadanie wielomilionowe. Ponad 7 141 tysięcy złotych z dofinansowaniem 70%. Mówimy o ulicy, która dzisiaj w Ostródzie jest, można powiedzieć, dużej ulicy, która dzisiaj w Ostródzie jest w stanie makabrycznym. I tutaj przedstawiać tego nie trzeba, bo wszyscy tam jeżdżą i tamtędy się przemieszczają. Natomiast moja prośba jest taka, żebyśmy sięgnęli to wspólnie, oczywiście przy finansowaniu przedstawionym wcześniej. Nie dość, że będzie punktacja o wiele łatwiejsza, jest partnerstwo, to i ten fragment tak wielkiej inwestycji dla dobra mieszkańców zrobimy wspólnie. Dlatego w tym temacie, jeżeli mogę prosić, w tym pierwszym, panie przewodniczący, poprosić panią dyrektor o szczegóły, jeżeli będzie potrzeba państwu, a w temacie Morlin, w tym jednym punkcie, żeby się wypowiedział pan naczelnik Janiak. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu staroście za głos i w punkcie numer 4 jest przyjęcie protokołu z 26 sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 26 sesji Rady Miasta? Proszę o głosowanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy osoby. 19 na sali. Jest 19 radnych na sali, 16 jest za przyjęciem protokołu, 3 osoby się wstrzymały. Głosujemy teraz nad przyjęciem protokołu z 27 sesji Rady Miejskiej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego protokołu? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Przeciwny. Raz. Przeciwny. Jedna radna. Jedna przeciw. Kto się wstrzymał? Dwie osoby. Przy głosach 16 za, jeden przeciw, dwóch wstrzymujących się, został przyjęty protokół z 17 sesji Rady Miejskiej. Tak, 27 sesji Rady Miejskiej. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2012-2023. Prosimy o zreferowanie tematu panią skarbnik Hannę Kapicę. Proponowane zmiany w wieloletniej prognozie finansowej podyktowane są koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć, takich jak realizacja programu z udziałem środków unijnych Ostróda 2012, kreacja i promocja nowej marki regionu. Proponuje się przenieść część zadania na 2013 rok, gdzie w 2012 byłaby to kwota 490 392 złote 10 groszy, a w 2013 roku 659 608 złotych i 90 groszy. Kolejnym przedsięwzięciem jest dotacja dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej numer 1243 Ostróda Tułodziad. Zadanie planowane jest na 3 lata.
gdzie w 2011 roku byłaby to, w 12, przepraszam, roku byłaby to kwota 11 964,70 zł. W 2013 229 053,80 zł i w 2014 473,129,61 zł. Kolejnym przedsięwzięciem jest akcja zimowa i proponuje się na 2012 rok kwotę 134 000, na 2013 rok 335 000. Kolejnym przedsięwzięciem jest opieka nad bezdomnymi zwierzętami i to jest związane z już z podpisaną umową i w 2012 jest to kwota 309 600 zł, w 2013 309 600 zł i taka sama kwota jest w 2014 roku. W wieloletniej prognozie finansowej również skorygowano wpływy ze sprzedaży składników majątkowych po stronie dochodów majątkowych o kwotę 2 313 000 zł. Również skorygowano dochody i wydatki w związku z końcem trzech inwestycji, to jest zagospodarowania nadbrzeża Jeziora Drwęckiego etap drugi i trzeci oraz budowa drogi na ulicy, budowa ulicy Osiedlowej. W związku z tym są te zmiany. Między innymi w tych zmianach również zwiększono na wydatki bieżące z przeznaczeniem na MABAK i ponad 1 000 000 zł i 125 120 zł na oświetlenie ulic. Jest to zwiększenie. Nie wiem, czy mam to wszystko mówić. Powiem tak, przekonstruowano również tą wieloletnią prognozę finansową, jeśli chodzi o dochody i wydatki. Przyjęto wzrost dochodów bieżących o 2,8% w latach od 2013 do 2023 roku oraz zwiększenie wydatków bieżących o kwotę o procent 2,5% co roku od 2014 roku do 2023. Również przeliczono jeszcze raz wydatki na obsługę długu, gdzie przyjęto te wydatki na poziomie 6% kwoty zadłużenia. W związku z tymi zmianami w 2012 roku nie zwiększono deficytu. Deficyt został na tym samym poziomie. Wręcz przeciwnie, zmniejszono i o 36 000 z groszem, gdzie wyregulowano wolne środki, ponieważ te wolne środki, które były wcześniej założone, wynikały z planu. A w tej chwili zostały one skorygowane w związku z wykonaniem, czyli już po przeliczeniu na kontach wymagały one korekty. I to wszystko, co mam do powiedzenia na temat wieloletniej prognozy. Proszę bardzo, czy są pytania do pani skarbnik? Proszę, radna Bilińska. Ja mam pytanie do pani skarbnik. Czy zmniejszenie tego długu i deficytu, jak pani mówi, jest związane ze zrolowaniem kredytu? Chodzi tu o pozycję w wynikach budżetu, tak? Pozycja bodajże C.
który załącznik... Może jeszcze uzupełnię. Z kwoty ogólnie prognozy była 6 milionów chyba na 2013, a później jest spłata tak w kwocie 710. Czy to wynika z przesunięcia naszego długu o kolejne lata? To tak naprawdę wynika z osiągnięcia wskaźnika z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Musieliśmy zejść tu ze spłaty rat kredytów, ponieważ gdyby to został wskaźnik na poziomie wynikającym z harmonogramu spłaty długów, wtedy wskaźnik w 2014 roku nie ma szans, żeby był zrealizowany. I tak w skrócie, czyli przesunęliśmy dług publiczny o kilkanaście lat, na przykład o 6, tak? Okres spłaty długu nie wydłużył się absolutnie, bo tu mamy dalej do 2023 roku, z tym, że zwiększyły się kwoty. Na kolejne lata, na kolejne tak? lata do 2023 roku. I te lata zwiększają się po ustaniu działalności tej kadencji, czyli w 2014 roku, tak, one następują do spłaty coraz większe kwoty, tak? To znaczy nie, w 2015 roku również trzeba było zmniejszyć spłatę, bo jeżeli byśmy tego nie ruszyli, to co drugi rok nie wychodzi wskaźnik. Taka jest sytuacja. Jeżeli zmniejszymy jeszcze w 2015 roku spłatę kredytów i zwiększymy po kolei od 2016 do 2023 roku, wtedy mamy zachowane wskaźniki. Proszę bardzo. To jeszcze drugie pytanie, bo mieliśmy zaplanowaną sprzedaż dużą majątkową i widzimy, że ta sprzedaż już jest to trzeci kwartał, no jednak nie osiągnęła tego maksimum, które było zaplanowane w budżecie. Jest to kwota, nie wiem, około 3 milionów złotych czy 2 miliony 800. Dokładnie jakby mogła Pani powiedzieć, jaka kwota ze sprzedaży majątku? Ze sprzedaży majątku jest w tej chwili zostawione na poziomie plan 2 miliony 300. Z tego jest zrealizowany ponad 1 000 000 złotych. Do końca października, do końca października jest możliwość, na pewno już do końca roku, wpływu do budżetu za odszkodowanie drogi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Tu mam informację od pana burmistrza, że będzie to kwota 1 300 000. Tak, ale to jest z tytułu zdarzeń losowych, drogi i tak dalej. Ja pytam o sprzedaż majątku, o ile po prostu była zawyżona. W zmianach w budżecie zmniejszyłam tą pozycję o 2 313 tysięcy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Kierozalski. Ja Państwo się przestraszyli, ja nie będę specjalnie już nudził, bo to szkoda czasu. Przyjdzie burmistrz, który się z tym zmierzy i my też się będziemy musieli z tym zmierzyć. Jednak chciałbym podkreślić jedną rzecz. Dwa parametry, które są dość wymowne. Chodzi o wydatki bieżące. W tym roku te wydatki zamkną się, przewidujemy, że zamkną się kwotą prawie 80 milionów. W przyszłym roku planujemy wydatki na poziomie 70 milionów, czyli różnica jest 10-milionowa. Teraz tak, nie bardzo wiem, kogo zapytać, czy pana burmistrza, chyba nie, bo za jakiś czas pana burmistrza nie będzie. Nie wiem, czy panią, czy tutaj rzucić takie pytanie, które jest zawieszone w próżni, skąd weźmiemy tą brakującą kwotę i czy nie powinniśmy, to jest już ostatnia chwila, żeby jakieś działania poczynić, żeby w przyszłym roku te oszczędności na wysokości tych 6 czy 10, to już w zasadzie nieistotne, bo tutaj papier wszystko przyjmie, te oszczędności zrobić, bo czas ucieka. Czy jakaś jest propozycja ze strony Urzędu Miasta, tak szeroko już zapytam, kto z Państwa odpowie, to, ale nie, też nie wiążąco, czy ten problem, czy jest ta świadomość w księgowości, tak bym powiedział, Urzędu Miasta, że nie zepnie się budżet na przyszły rok i co z tym zrobić? Proszę bardzo, Pani Skarbnik, czy Pan Burmistrz? Świadomość pytanie, oczywiście, proszę. Że jest. Proszę bardzo.
Czy są jeszcze pytania dotyczącego piątego punktu? Jeżeli nie ma, przystępujemy do odczytania uchwały. Jak na podstawie prawnej? Proszę bardzo, radny Bera. Ja chciałbym zgłosić tradycyjnie wniosek o nieodczytywanie podstaw prawnych. Kto jest z państwa radnych za nieodczytywaniem podstaw prawnych? Prosimy o głosowanie. Kto jest przeciwny? A, jeden pan Parzykawę. Czyli faktycznie wszyscy za nieodczytywaniem podstaw prawnych. Przystępujemy do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 28 września 2012 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Ostródy na lata 2012-2023 i tu podstawa prawna. Rada Miejska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wieloletnią prognozę finansową miasta na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 1. Paragraf drugi. Prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2023 zgodnie z załącznikiem nr 2. Paragraf trzeci. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2014 zgodnie z załącznikiem nr 3. Paragraf czwarty. Punkt nr 1. Upoważnia się burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 3. 2. Upoważnia burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku bieżącym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem niniejszej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Raz, dwa, trzy osoby. Ktoś się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stwierdzam, że przy głosach 11 za, 3 osoby przeciwne, 5 się wstrzymało, uchwała została podjęta. Przystępujemy do kolejnego punktu naszego porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na rok 2012. Prosimy ponownie panią skarbnik o zreferowanie tego punktu. Tu muszę państwa uprzedzić, nastąpiła zmiana po stronie dochodów i wydatków, ponieważ pracownicy promocji podali mi błędną kwotę do wprowadzenia, jeśli chodzi o Ostródę 2012. I tu dochody i wydatki zwiększają się o kwotę 33 872 zł i 20 groszy. Taka jest różnica między materiałami, jakie państwo otrzymali, a jakie są rzeczywiście zmiany. Proponowane zmiany w budżecie miasta na 2012 rok to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 3 435 933 złote 78 groszy i wydatki o kwotę 3 472 567 złotych 78 groszy. Zmiany w planie dochodów są następujące. W dochodach bieżących dotyczą następujących działów. Dział 630 turystyka zmniejsza się plan o 3151 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa następuje zwiększenie planu o 34 317 zł. Dział 710 działalność usługowa zwiększa się plan o 280 000 zł. Dotyczy to wpływów z usług cmentarza.
dział 750 administracja publiczna, zmniejszenie planu o 466 592 zł 59 groszy i zwiększenie dotyczy zwiększenia wpływów z różnych dochodów 80 zł i zmniejszenia dofinansowania z Unii Europejskiej na wydatki bieżące w ramach zadania Ostróda 2012. Jest to kwota 466 672 zł 59 groszy. Kolejnym działem jest dział 756 dochody od osób prawnych i fizycznych na wydatki i dochody związane z poborem podatków. I tu jest zmniejszenie planu o 151 tysięcy złotych. W tym zmniejszenie podatku od środków transportowych od osób prawnych 20 tysięcy złotych, podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych 142 tysiące złotych, wpływów z opłaty skarbowej 150 tysięcy złotych. Następnie jest zwiększenie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych 6 tysięcy złotych, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych 10 tysięcy złotych, podatku od spadków i darowizn 10 tysięcy złotych, wpływów z tytułu zajęcia pasa drogowego 15 tysięcy złotych, podatku dochodowego od osób prawnych 120 tysięcy złotych. W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększenie o 38 854 zł. Dział 852 pomoc społeczna zmniejszenie o 9 tysięcy złotych. Zmiany w planie dochodów majątkowych dotyczą następujących działów. Dział 600 transport i łączność zmniejszenie o 83 416 złotych 45 groszy, w tym zwiększenie o 161 186 złotych 35 groszy dotyczy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pod nazwą budowa ulicy turystycznej. Natomiast zmniejszenie o 244 602 zł 80 groszy dotyczy realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej. Jest to zadanie pod nazwą przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Osiedlowej w Ostródzie. Związane to jest z zakończeniem zadania. Kolejny dział 630 turystyka zmniejszenie o 1 638 516 97 groszy. W tym zmniejszenie dotyczy dofinansowania z Unii Europejskiej na zagospodarowanie turystyczne Nabrzeża Jeziora Drwęskiego. Drugi etap, jest to kwota 3 124 877 złotych i 56 groszy oraz zagospodarowania turystycznego Jeziora Drwęskiego. Trzeci etap 117 945 złotych 79 groszy. Zwiększenie w tym dziale dotyczy dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na zadanie przebudowa infrastruktury drogowej przy nabrzeżu Jeziora Drwęskiego 574 914 złotych 91 groszy, przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego 973 864 złote 30 groszy i elektroniczny system sprzedaży biletów 55 474 złote 50 groszy oraz dotacja na wydatki inwestycyjne z powiatu 52 złote 67 groszy. Są to dochody, które dotyczą inwestycji zakończonych w latach poprzednich, a środki spływają w tym roku z budżetu Unii Europejskiej. Dział 700 gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o 2 313 tysięcy dotyczy wpływów ze sprzedaży składników majątkowych. Dział 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o 905 142 złote 43 grosze dotyczy również dofinansowania z Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne rewitalizacja infrastruktury technicznej na terenie Białych Koszar. Wobec powyższego dochody bieżące uległy zmniejszeniu o kwotę 272 270 złotych 59 groszy, natomiast dochody majątkowe zmniejszyły się o kwotę 3 129
1790 złotych i 99 groszy. W planie wydatków zmiany dotyczą następujących działów. Dział 600 transport i łączność, zmniejszenie o kwotę 646 987 zł 95 groszy, w tym zwiększenie dotyczy dotacji dla powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego rozbudowa drogi powiatowej nr 1243 Ostruda-Łodziad. Jest to kwota 11 964 zł 70 groszy. Natomiast zmniejszenia dotyczą wydatków bieżących na drogach gminnych 51 tysięcy złotych oraz wydatków inwestycyjnych dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej pod nazwą przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Osiedlowej w Ostródzie. Jest to kwota 607 952 zł 65 groszy. W dziale 630 turystyka zmniejszenie o 3 917 751 zł 52 grosze dotyczy następujących zadań inwestycyjnych. Zagospodarowanie turystyczne Nabrzeża Jeziora Drwęckiego, drugi etap. Jest to kwota 3 252 364 zł i 40 groszy. Oraz zagospodarowanie również turystyczne Jeziora Drwęckiego, trzeci etap. Jest to kwota 665 387 zł 12 groszy. Następnie w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan o 863 614 złotych 49 groszy. Dotyczy zwiększenia planu w rozdziale zakłady gospodarki mieszkaniowej o 1 026 664 złote 49 groszy oraz zmniejszenia planu w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami o 163 050 złotych. W tym wydatki bieżące 63 050 złotych, zakupy inwestycyjne 100 000 złotych. W dziale 710 działalność usługowa zwiększa się plan o 280 000. Dotyczy to utrzymania cmentarzy miejskich. Dział 750 administracja publiczna, zmniejszenie planu o 713 610 zł i 60 groszy. Dotyczy to wydatków bieżących 698 924 zł 60 groszy. W tym przeniesienie części wydatków z projektu Ostróda 2012 na rok 2013, wydatki inwestycyjne 14 686 zł. I w tych wydatkach jest zmniejszenie, które dotyczy wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego o 20 000 zł i jest zwiększenie na zakup inwestycyjny. Dotyczy to zakupu klimatyzatora do serwerowni w Urzędzie Miejskim. I tu występuje zwiększenie o 5 314 zł. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zmniejszenie planu o 31 906 zł. Dział 757 Obsługa długu publicznego, zwiększenie planu o 1 014 000 zł. Dotyczy odsetek od kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych i wynika z zamknięcia kilku również rachunków inwestycyjnych. Dział 801 Oświata i wychowanie, zmniejszenie planu o 34 000 zł. Dotyczy zadania inwestycyjnego pod nazwą Modernizacja łazienki Szkoły Podstawowej nr 3. Dział 851 Ochrona zdrowia, zmniejszenie planu o 7 000 zł. Dotyczy wydatków bieżących. Dział 852 Pomoc społeczna, zmniejszenie planu o 100 000 zł. Dotyczy własnych wydatków bieżących. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie o 10 260 zł. W tym zwiększenie zakupu energii
153 210 zł, w tym oświetlenie ulic 125 210 zł, pozostała działalność 28 tysięcy. Zmniejszenia dotyczą pozostałych bieżących wydatków tego działu 142 950 zł. Dział 926 Kultura fizyczna, zmniejszenie planu o 150 tysięcy zł, w tym zmniejszenie wydatków bieżących w rozdziale obiekty sportowe 49 tysięcy zł, rezygnacja z realizacji zakupu inwestycyjnego, to znaczy zakupu kosiarki 21 tysięcy zł, zmniejszenie wydatków w rozdziale zadania w zakresie kultury fizycznej na dotację 150 tysięcy zł. Oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych w rozdziale obiekty sportowe z przeznaczeniem na modernizację dachu sali sportowej przy ulicy Piłsudskiego 70 tysięcy zł. Wobec powyższych zmian wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1 180 393 zł 89 groszy. Natomiast wydatki majątkowe zmniejszyły się o kwotę 4 619 089 zł 47 groszy. W wyniku dokonanych zmian w planach dochodów i wydatków wydzielonych rachunków w jednostkach oświatowych dochody i wydatki wzrastają tu o kwotę 91 583 zł. Po przyjęciu proponowanej korekty planu deficyt budżetowy ulega zmniejszeniu o 36 634 zł, gdzie kwotę tą przeznacza się na pomniejszenie wolnych środków, co wynika z rozliczenia kont za 2011 rok. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są głosy w dyskusji? Radny Kierozalski, proszę bardzo. Może nie odniosę się bezpośrednio do tych zmian w budżecie, bo one są jakie są, już bez tego. Ja mam tylko jedną prośbę, bo jeszcze raz tutaj do pana przewodniczącego, może do pani skarbnik, żebyśmy jednak w jednostkach naturalnych mieli, bo to, że uzasadnienie jest, pani nam to je odczytała, dotyczy własnych wydatków bieżących. 100 tysięcy to jest duże zmniejszenie. Co to oznacza? Ja tego nie rozumiem, nie wiem. Wiem, że są wydatki bieżące. Z czego zrezygnowali? Bo to są poważne pieniądze. Chodzi mi o pomoc społeczną na przykład. Ale to już niech pani mnie tłumaczy, bo po prostu chodzi o na przyszłość. Prosiłbym, żeby jednak, jeżeli są tak duże kwoty, żeby było napisane dlaczego, co, żebyśmy mieli mniej więcej wiedzę, o czym głosujemy. Ja chciałbym, nawiązując do WPF-u i do tej zmian w budżecie, bo one się pojawiają kolejny raz, przedłożyć państwu przykład radnych z Nieszawy. Tam swojego czasu pan burmistrz złożył był rezygnację, bowiem heroicznie wybudował kilka ścieżek rowerowych i budżet ma już niewypłacalny. Przyszedł nowy burmistrz, chciał jakichś zmian dokonać, pewno musiał, nie chciał, bo nikt tego nie chce. No i w związku z tym rada od roku się nie zbiera, bo nikt nie chce tego przegłosować. Po prostu jest, że w pewnym momencie rzeczywistość odrzucają i po prostu nie. Ja myślę, dlaczego o tym mówię, bo jednak tutaj będzie trudno, nie wiem, pan burmistrz przedłoży projekt budżetu, tak? Chodzi o to, żebyśmy tak mniej więcej heroicznie nie zachowali się jak radni z Nieszawy. Nie trzeba będzie do tych pewnych problemów podejść. Dziękuję bardzo. I mówię, wielka prośba, żeby jednak przy tych zmianach w budżecie były to czytelne, no bo po prostu czytelne. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, kto z państwa radnych chciał jeszcze zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam pytanie odnośnie tych łazienek w szkole numer 3, bo tam chyba jest nakaz sanepidu, żeby to zmodernizować. Czy to nie będzie jakiejś konsekwencji do tego, że zdejmiemy te pieniądze i tych łazienek się nie zrobi? Bo to chyba nie jest jakiś tam widzi mi się pani dyrektor, tylko kwestia konieczności. Były podjęte kroki, żeby wydatki bieżące wszędzie ograniczyć oraz inwestycyjne. To, co mogliśmy, tniemy. Tniemy w szkole tylko właśnie ten remont, nic więcej. Tak, a czy za dwa miesiące nie będziemy musieli z powrotem tych pieniędzy szukać, bo będzie konieczność taka? Nie wiem, nie miałem okazji spotkać się z panią dyrektor, ale wiem, że tam jakieś tam sprawy sanepidowskie wchodziły w to. Bo ta łazienka ma być dostosowana do tych 6-latków bodajże. No zmiana jest dokonana, że jest korekta.
A już pan burmistrz podpowiada, że tam jest przesunięcie tego sanepidu o rok, także wszystko będzie ok, prawdopodobnie, tak? Proszę bardzo, czy ktoś w tym temacie? Pani radna ja Dakowska. Ja proponuję, żebyśmy zaprosili później w sprawach różnych panią naczelnik oświaty i żeby nam powiedziała, bo to jest sprawa, która dotyczy każdego z nas. Jesteśmy zainteresowani, bo wnioskowaliśmy jako Komisja Oświaty w tej kwestii. Dobrze, tak chyba zrobimy. Kto z państwa radnych jeszcze w tej sprawie? Jeżeli nie ma głosu w dyskusji, przystępujemy do odczytania uchwały. Uchwała Rady Miejskiej w Ostródzie numer z dnia 28 września 2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Ostródy na 2012 rok. Tu podstawa prawna. Rada Miejska w Ostródzie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy numer 1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 402 061,58 zł zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. 2. Plan dochodów po zmianie wynosi 99 891 318,12 groszy, w tym a dochody bieżące 80 284 467,74 groszy, b dochody majątkowe 19 606 850,38 groszy. Paragraf drugi numer 1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 438 695,58 groszy zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. 2. Plan wydatków po zmianie wynosi 100 139 278,12, w tym a wydatki bieżące 79 690 709,58, b wydatki majątkowe 20 448 568,54, 3 wydatki na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji zgodnie z załącznikiem numer 3 do niniejszej uchwały, 4 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w wysokości 21 269 342,47 groszy zgodnie z załącznikiem numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy stanowi załącznik nr 6 i 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych. Dochody 1 988 796 zł, wydatki 1 988 796 zł zgodnie z załącznikiem numer 8. Paragraf 5. Przenosi się wydatki między działami, rozdziałami i paragrafami na podstawie potrzeb i przewidywanego wykonania na 2012 rok. Paragraf 6. Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 247 960 będą przychody pochodzące z kredytów. Paragraf 7. Przychody budżetu w wysokości 5 497 120, rozchody w wysokości 5 249 160 zgodnie z załącznikiem numer 5. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Ostródy. I paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za, z państwa radnych, za podjęciem tej uchwały? Dwanaście za. Kto jest przeciwny? Cztery osoby przeciw. Kto się wstrzymał?
głosach 12 za, 4 przeciw, przy 3 wstrzymujących stwierdzam, że uchwała została podjęta. I przystępujemy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi ostródzkiemu na realizację zadania pod nazwą rozbudowa drogi powiatowej nr 1234N Ostróda Tułodziad w kilometrach 0 plus 921 minus 2 plus 122. Proszę bardzo, przystępujemy do dyskusji. Czy są? Proszę bardzo. Pani Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, pani Małgorzata Ostrocka, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, chciałam tylko wyjaśnić na temat tej ulicy. To jest tak. Pierwsze co, to jest prawdopodobnie już ostatnie rozdanie ze środków unijnych w latach 2007-2013. To już jest dodatkowy konkurs ogłoszony. W związku z tym myślę, że taką szansę powinniśmy wykorzystać. Mają Państwo napisane ciąg drogi. Być może Państwo nie wiedzą, bo to są ciągi dróg powiatowych. Ulica Czarnieckiego znajduje się w ciągu drogi powiatowej Ostróda Tułodziad, czyli zaczyna się dokładnie tu, gdzie się kończy Mickiewicza, czyli przy torach. Cała Czarnieckiego przez Kajkowo i leci ta droga dalej do Tułodziadu. W związku z tym, że droga łączy drogę krajową, drogę wojewódzką, mamy dużą szansę wpisać się właśnie w program ponadregionalność. Dlatego pomimo to, że powiat no, też ma dużo wydatków, prowadzimy bardzo dużą inwestycję, która się zaczęła w tamtym roku i będzie jeszcze w tym roku i przyszłym, ale no, stwierdziliśmy, że to jest ostatnia szansa, gdzie można na tą ulicę zdobyć środki dodatkowe. Myślę, że no, 70% to jest bardzo dużo, ponieważ wcześniej Schetynówki były 50%, czekaliśmy na lepszą szansę, mając taki projekt, gdzie możemy uzasadnić bardzo dobrze, chcemy tą ostatnią szansę wykorzystać. Nie wiem, może po prostu na zasadzie, jeżeli Państwo mają jakieś szczegółowe pytania, to bardzo proszę, bym wyjaśniła, no bo nie chcę Państwu za dużo zabierać czasów na ten temat. Dziękuję. Proszę bardzo, radny Najmowicz. Dlaczego 3 lata, aż ta inwestycja musi trwać? Znaczy ona nie musi 3 lata trwać, tylko po prostu braliśmy pod uwagę budżet, że są jeszcze inne zadania, tak jak u nas na bieżące samo utrzymanie dróg, ponad 700 kilometrów idzie bardzo dużo środków. Kwestia, żeby no, znaleźć pieniążki w danym budżecie danego roku, dlatego zostało rozłożone. Znaczy nie można zrobić etapów na drodze, robiąc, że jeden odcinek się robi docelowo, natomiast dopiero następne, jeżeli już to będzie robione połówkowo. Oczywiście no, utrudnienia będą, na pewno wtedy zabezpieczenie na zimę takie będzie, żeby można, mógł się ruch odbywać, ale to już no, powiem szczerze, to jest kwestia już dalsza harmonogramu już z wykonawcą, jak będzie wybrany. Proszę bardzo, czy są jeszcze pytania, głosy w dyskusji w tej sprawie? Proszę bardzo, radny Kowalski. Znaczy, ja chciałem powiedzieć, że no, jesteśmy użytkownikami tej drogi, wiem jak to wygląda, także no, ja już pytałem chyba z rok temu, kiedy będzie robiona ta ulica Czarneckiego, bo tam już są góry i doły, a zwłaszcza przy skrzyżowaniu, gdzie samochody zatrzymują się przy światłach, także jeżeli to jest z wymianą całej infrastruktury, zarówno i pod ziemią, jak i chodniki i tak dalej, no to no tylko trzeba się cieszyć, że jeszcze tym ostatnim rzutem można się po prostu, mówiąc brzydko, załapać na taką inwestycję, a jeżeli to będzie rozbite na 3 lata, to myślę, że tutaj w naszym budżecie, no nie będzie wiadomo, jaki jest budżet, jest ciężki, ale warto to zrobić po prostu. Także no, ja na pewno jestem za jak najbardziej. Dziękuję. Prosił o głos radny Najmowicz, proszę bardzo. W projekcie również ścieżka rowerowa, czy to tylko sama jezdnia?
proszę Państwa, nie ma możliwości ścieżki rowerowej zrobić, ponieważ jest za wąski pas drogowy, byśmy wchodzili we wspólnoty i tak w pewnych miejscach musieliśmy grunt pozyskać właśnie od wspólnot, od spółdzielni mieszkaniowej. Po prostu nie ma miejsca. Ale jeszcze, jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, bym może jedną rzecz Państwu wyjaśniła. Może ktoś wcześniej słyszał na temat, że miał być pas prawoskręt w stronę szpitala. Chcę wyjaśnić Państwu, że był projekt przygotowywany, prawie już był zamknięty, taki prawoskręt miał być. Chodziło tutaj akurat włączenie do drogi krajowej. W związku z wytycznymi technicznymi powinien być dłuższy pas włączenia. Nam w związku z tym, że jest ulica sportowa, wychodził krótszy. Występowaliśmy do ministerstwa o odstępstwo od warunków technicznych. No, wstępne rozmowy były pozytywne. Mieliśmy opinię pozytywną z oddziału Generalnej Dyrekcji w Olsztynie. Natomiast niestety nie uzyskaliśmy opinii pozytywnej Generalnej Dyrekcji w Warszawie. Również z jednostki BRD, która bezpieczeństwem się zajmuje. W związku z tym po prostu musieliśmy szybko ten pas wyłączyć. No i niestety zrobić tak, jak jest w tej chwili doprowadzenie do 11 listopada. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Kowalski chciał zabrać głos. Właśnie chciałem zapytać o te prawoskręty, także no, tak właśnie pani wyprzedziła, dziękuję. No szkoda, szkoda po prostu, bo tam się naprawdę zatyka ten ruch, byłby o wiele płynniejszy. Także to już klamka zapadła, rozumiem, pani, to już nie ma szans nawet na to. Proszę bardzo, pan radny Kierozalski. Ja chciałem zacząć od tego, że pogratulować panu staroście skutecznej aplikacji ośrodki. Wielka sprawa, duże pieniądze, potrzebna inwestycja. W tej sprawie są jednak dwa aspekty. Pierwszy aspekt taki czysto praktyczny i merytoryczny. Droga jest potrzebna i naprawa jest konieczna. Nie ma tutaj dwóch zdań. Drugi aspekt to jest ten aspekt finansowy. Szczególnie patrzę na 2014 rok, kiedy to ustawa o finansach publicznych nakłada kolejne obostrzenia, że się tak wyrażę, na gminy. Patrzę na panią skarbnik. Czy nas będzie na to stać? Tylko takie oto mam pytanie, bo co do sensu sprawy, w ogóle nie dyskutuję, bo jest oczywista, tak? Konstrukcja na 2014 rok budżetu jest taka, że muszą być dochody bieżące na odpowiednim poziomie i wydatki bieżące również. Mimo to jest między nimi różnica i ta różnica pozwoli na to, aby właśnie nie możemy ich, tych dochodów bieżących przeznaczyć na wydatki bieżące ze względu na wskaźnik, ale możemy je przeznaczyć na wydatki majątkowe. I tu w 2014 roku no, symulacja jest taka, że na wydatki majątkowe będzie można przeznaczyć około 8 milionów złotych. Proszę bardzo. Ja bym się mocno nie przywiązywał do tej wieloletniej prognozy finansowej. Pani chyba też nie ma wielkiego przekonania do jej realizacji. Bo jak nasza praktyka wieloletnia wskazuje, te wieloletnie prognozy finansowe, najczęściej ich wieloletność zamyka się 6 miesiącami najwyżej, tak? Ja pytam o realne szanse, bo nam brakuje w przyszłym roku praktycznie 10 milionów do spięcia budżetu. To się przesunie na 2014 i tak dalej. Tego my mamy problem tak naprawdę z wydatkami bieżącymi. Nie, z budżetem w ogóle mamy, bo wydatki bieżące stanowią 70%. Tak, ale konstrukcja tego artykułu 243. Dobrze, ja tylko zapytam, jeżeli pani uważa, że, bo my do tej rozmowy wrócimy, pani sobie zdaje sprawę, tak? Dziękuję bardzo. Proszę. Dziękuję, czy są głosy? Pani radna Ławnicka. Ja tak mam chyba raczej pytanie, nie wiem, do pana burmistrza, do państwa z Wydziału Inwestycyjnego, bo my dołożymy teraz na drogę, kolejny raz na drogę powiatową, a zostaje cały czas gdzieś w pamięci ta nasza nieszczęsna droga Reja. Ona cały czas wisi i też się prawdopodobnie miała taką kwotą zamknąć, koło 800 tysięcy. Są już projekty, słyszałam, plany, pozwolenia. To ja tylko mam takie pytanie. Dziękuję. Proszę bardzo.
Pani Rada Miejska. Ale w tej chwili chyba ważne są priorytety. To jest środek miasta i tą stroną właśnie jeździ jednak większość, przejeżdża i z zewnątrz osób, które mówię, przejeżdżają przez Ostródę i mieszkańców. Radny Liberacki, proszę bardzo. No ja rozumiem, że tam więcej ludzi przejeżdża niż przez ulicę Reja, ale tam ludzie od zarania mieszkają w błocie się, jak pada deszcz, tak? Wlewa się piwnica do wody, do piwnicy woda, także tylko o to mi chodzi. Ja nie mówię, że tam ta droga jest niepotrzebna i to jest zbędne, tylko że chciałabym, żeby też pamiętać o innych. Proszę bardzo, panie. Ja może tak koleżance odpowiem, że to nie też osiedle Drwęckie i tu tysiąc innych ulic, ale to nie o to chodzi. Nanosimy zmianę do budżetu, tak, do 15 listopada, do 30 zgłaszamy i warto zgłosić może po raz kolejny tą ulicę Reja. Natomiast jeżeli tu są środki i te środki w 70% pochodzą z Unii Europejskiej i wskaźnik bezpieczeństwa jest na poziomie bezpiecznym, jak mówi pani skarbnik, no to nad czym my dyskutujemy teraz? Proszę bardzo, radny Liberacki. Proszę państwa, ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na jeden aspekt tej sprawy. W wypadku dużych opadów deszczu mamy w Ostródzie trzy punkty, które są od razu podtapiane. Pierwszy punkt to ulica Pułaskiego na wysokości Lidla. Tam już po krótkim deszczu jest nieprzejezdne. Drugi to ulica 11 listopada. I trzeci to właśnie odcinek od ulicy Jagieły do granic. A ponieważ chciałem może uzasadnienia przeczytać jedno zdanie. Przystąpienie gminy do wyżej wymienionego projektu pozwoli na całkowitą wymianę infrastruktury technicznej, to jest kanalizacyjnej, deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, energetycznej, oświetlenia ulicznego oraz przebudowy nawierzchni. Chciałem zwrócić uwagę właśnie na deszczową. Jeżeli uda się ten problem rozwiązać, no to jeden z punktów podtapiania Ostródy mamy z głowy. Także ja jestem za tym projektem. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy, dyskusje, pytania? Bardzo proszę, pani dyrektor. Może uzupełnię jeszcze tylko informację. Koło rolnika będzie separator, który właśnie będzie dodatkowo zbierał wodę z całej góry tu od ZUS-u, od strony miasta. Także chciałam uzupełnić tylko. Dziękuję. No i myślę, że to rozwiąże nam problem podtapiania tam rolnika i ZUS-u. Dziękuję. Proszę bardzo, czy są jeszcze głosy co do tego punktu?